Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za sługą swoim Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około 3 miesięcy. Potem wróciła do domu. Pamiętam to jak dziś, a było to 22 grudnia 2009 roku w kościele seminaryjnym, jako diakon głosiłem do tej Ewangelii jedno z moich pierwszych kazań w życiu. Przyrównałem wówczas Maryję do duchowego sejsmografu. Urządzenie to jest bardzo czułe. Jest w stanie wykryć i odnotować trzęsienie ziemi oddalone wiele dziesiątków kilometrów, często nawet na drugiej półkuli ziemi. Maryja jest również delikatna i wrażliwa na poruszenia Boga. Świadectwem jest wysłuchany przed chwilą hymn Magnifikat, utkany z wersetów biblijnych i opowiadający o nadmiarze Bożej łaski, jaki Bóg zlał na ludzkość. Trzeba być bardzo wrażliwym, aby dostrzec te delikatne działanie Boga, Jego niewidzialną łaskę, którą On okazuje nam każdego dnia. Maryja to potrafi i tego właśnie chce nas dziś nauczyć. Dostrzegajmy obecność i działanie Boga w naszym życiu i zwyczajnie bądźmy Bogu za wszystko wdzięczni, tak jak Maryja, nasza duchowa mistrzyni. Potrzeba nam wyciszenia i wsłuchania się w Boże Słowo, aby wyuczyć się rozpoznawania Go pośród nas. To wielka umiejętność, ale tak bardzo potrzebna dziś mieszkańcom świata pełnego hałaśliwej kakofonii.